Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj karczek pieczony w sosie własnym. Szczerze polecam, naprawdę robić sobie w domu wędlinki, piec mięsa, piec ciasta. Zawsze to w domu jest smaczniejsze, wiemy co jemy. No i na pewno się tym nie zatrujemy. Zapraszam na film. Karczek duszony w naturalnym sosie. Serdecznie zapraszam na film. Składniki na karczek duszony na ciepło lub na zimno na 4-5 osób. Jedna płaska łyżeczka soli, jedna łyżeczka ciabatta majeranku, płaska łyżeczka pieprzu prawdziwego, mała łyżeczka kolendry, 2-3 listki laurowe, 10-15 ziarenek ziela angielskiego, jedna duża łyżka musztardy, 80 deko karczku bez kości, dwa ząbki czosnku, około 100 gramów selera, jedna marchewka, jednej średniej wielkości cebula, jedna łyżka oliwy oleju. Szykujemy nasz karczek do pieczenia. Obieramy sobie wszystkie nasze warzywa, cebulkę, czosnek, marchewkę i seler. Płuczemy i rozdrabniamy. Wszystkie rozdrobnione warzywa wrzucamy sobie do jakiegoś pojemniczka. Bez czosnku oczywiście powstaje nam taka masa. Czosnek rozdrobniony, roztarty, posiekany. I tym czosnkiem smarujemy nasze mięso z dwóch stron. Jedna strona i druga strona. Następnie częścią soli obsypujemy też karczek. Drugą część soli wsypujemy do naszych warzyw. Tak samo częścią pieprzu obsypujemy. Jak lubimy dużo pieprzu, to możemy sobie dać więcej pieprzu. Dajemy także kolendrę. Troszkę ją tak powciskamy w nasz karczek. Jak jest miękki, to nam fajnie to wejdzie. Za dużo kolendry nie możemy dawać, bo po prostu potrawa zmieni nas smak. Na koniec dajemy majeranek. Obficie obsypujemy nasz karczek. Tak, ze wszystkich stron. Warzywka też możemy troszkę przemieszać. I całość dajemy do warzyw. Obkładamy ładnie warzywami. Możemy też skropić to z wierzchu troszeczkę olejem i odstawić na jakiś czas w chłodne miejsce, żeby nam troszkę skruszało. Skrapiamy troszeczkę olejem. Przykrywamy i odstawiamy w chłodne miejsce. Minęło u mnie 2 godziny. Nastawiam garnek osuszony. Wlewam około 1 łyżkę oliwy oleju. Możecie Państwo ten karczek przetrzymać także do następnego dnia w zimnym miejscu. Teraz musimy po prostu z wierzchu te warzywa troszkę nam ściągnąć, by nam to się nie popaliło, otrząsnąć i wrzucamy nasz karczek na gorący i obsmażamy ze wszystkich stron. Ja zawsze będę Państwu proponował w moich filmach, żeby Państwo nie kupowali żadnych mielonych, żadnych wędlin, żadnych kiełbas, nic takiego. Zawsze proponuję w domu, wiadomo, to domowe, to smaczne i zdrowe. Zawsze troszkę czasu poświęcić, zaglądać na mój kanał Filmy Kulinarne. Tu się staram w jak najbardziej przystępny sposób dla Państwa pokazać, jak zrobić takie proste, skończyć potrawy. I już mamy karczek z jednej strony podsmażony, troszeczkę wszystko. Przewracamy na drugą stronę i całość obsmażamy na taki jasno-rumiany kolor. Karczek mamy już obsmażony ze wszystkich stron. Dajemy troszkę na bok w garku i z boku garka wrzucamy na ten warzywa pozostałe. Lekko je obsmażamy. Ten karczek jest.
do obsmażonych warzyw, naszego mięsa, wlewamy do jakiejś 2/3 dobrej wody, dajemy resztę przypraw, liście laurowe, ziele angielskie, musztardę zostawiamy na koniec. Całość przykrywamy, czekamy aż się zagotuje. Jak zacznie się nam gotować, skręcamy na mały gazik i dusimy do miękkości. Po około godzinie duszenia w delikatnym ogieńku, karczek jest miękki, wyciągam go do innego naczynia. Sos przecieramy przez sito lub blenderem. Doprawiamy sobie do smaku. Nasz lekko przestudzony karczek wyciągamy. Kroimy sobie na słuszne porcje. Oczywiście sosik, jeżeli komuś zależy, żeby był bardziej taki gęsty, to po prostu wystarczy jedną łyżeczkę mąki pszennej rozszczepać z troszkiem zimnej wody, połączyć i zrobić sobie taki kiczkowaty. Proszę, fajny karczek usmażony, uduszony, przepraszam. Układamy sobie na przyszykowaną półmiseczek. I gotowe nasze danie. Oto gotowa nasza potrawa. Karczek duszony w naturalnym sosie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę Państwu smacznego i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.